Nikolas, rolnik, szuka żony, pochwaliła się niespodzianką. Wzruszyłam się totalnie. Nikolas, rolnik, szuka żony, już tego nie ukrywa. Zrobił mi taką niespodziankę, napisała. Nikolas, rolnik, szuka żony, nadal jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i od czasu do czasu publikuje nowe zdjęcia i chętnie odpowiada na pytania internautów. Tym razem jednak zaskoczyła wyjątkowym kadrem i pokazała prezent, jaki otrzymała. Czyżby Nikolas, rolnik, szuka żony, była zakochana? Ten wymowny wpis wszystko wyjaśnia. Nikolas, rolnik, szuka żony, pochwaliła się wyjątkową niespodzianką. Nikola w 10. edycji Rolnik Szuka Żony była kandydatką Dariusza. Rolnik zdecydował się rozpocząć z nią relację i wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ale wspólny wyjazd pary dał widzom wiele do myślenia, a w finale usłyszeliśmy od Nikoli, że Darek zerwał z nią kontakt. To było wyjątkowo trudne dla uczestniczki randkowego hitu telewizji polskiej, ale ostatecznie ona sama podkreślała, że nie żałuje udziału w programie. Teraz pochwaliła się nowym zdjęciem i zaskoczyła prezentem niespodzianką. Nikola z rolnika nie ukrywa, że ma wokół siebie wyjątkowych ludzi. Uczestniczka rolnika jest wzruszona i wyznaje, że ten wyjątkowy prezent otrzymała od przyjaciela. Nikola w programie Rolnik Szuka Żony nie znalazła miłości, ale przyjaźń. Od czasu do czasu na instagramowym koncie byłej kandydatki Dariusza pojawiają się zdjęcia z Ewą. Widać, że doskonale się dogadują i mają wspólne pasje, tymczasem już w niedzielę pierwszy odcinek 11. Edycji Rolnik Szuka Żony. Będziecie oglądać?